Kantok Music. Rap na plac, kurwysyny! Siemano, z tej strony Kała i Kacpi. A dzisiaj z nami Misz WW. Ryba! Dokładnie tak! Pierwsze pytanie do ciebie, drogi Rybo. Jak było na wakacjach? Kurde, było super. Wróciłem właśnie po 2 tygodniach w Bułgarii na All Inclusive, także naprawdę wybyczyłem się, powiem wam. Imprez to aż za dużo. Opalony jesteś strasznie. Opalony zdecydowanie. Powiedz mi, czy odpocząłeś po walkach na FMMA? No, odpocząłem od walki z Filipkiem, to już trochę czasu minęło. Właśnie trzeba by się zabrać teraz znowu za treningi, bo odpoczynku to już za dużo. Jakiegoś kolejnego zawodnika byś odjebał, co? Bardzo chętnie, dawać. Powiedz, dawać kolejnego, a powiedz mi. Jak wspominasz sobie tą pierwszą walkę na Fame MMA? No, wspominam ją bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, myślałem, że tak jak się często mówi, że to jest taki stres, że jak się wejdzie do klatki, to się już kompletnie o niczym nie myśli, tylko że się leci z automatu i te wszystkie wcześniejsze założenia, które były, że kuleją, a u mnie udało się tak zachować zimną krew, słuchać trenera i o dziwo nie uciekałem tam myślami za bardzo. No to bardzo fajnie. Powiedz mi, jak ci się podobała atmosfera za kulisami na Fame MMA? Poznałeś tam może jakichś kolegów, zaprzyjaźniłeś się z którymiś zawodników? Tak, atmosfera jest bardzo spoko. Zakolegowałem się tam dobrze, między innymi z Don Casio, z dziennikarzem Fame MMA Mateuszem Kaniowskim, pozdrawiamy. Którego też pozdrawiamy. No właśnie, byłeś z nimi na tych wakacjach, jak wcześniej wspomniałem. Tak, prawda? Tak, byłem z nimi właśnie teraz w Bułgarii, też podczas drugiego turnusu troszkę sobie poimprezowaliśmy. No atmosfera za kulisami jest mega spoko. Bonus także podszedł do mnie kiedyś tam przy kawce i mnie rozśmieszył na zapleczu podczas jednej konferencji. Pozdrawiamy Gladiatora. Pozdrawiamy Łazarski Gladiator. Łazarskiego, który teraz będzie z Najmanem walczył w ogóle. No ja jestem mega ciekawy tej walki, ja w ogóle uwielbiam Bonusa. Za tą drogę jaką on przeszedł, naprawdę jest godna pochwały. Ciekawi mnie, czy w końcu Najman się wziął za siebie i coś pokaże więcej w walce. No miejmy nadzieję, że nie zlekceważy Bonusa, bo... No bonus to jest kocur, bonus znalazł sposób. Tak. No. A powiedz mi, co to jest o samej instytucji FMA i promowaniu patologii? Bo tu jest, dużo jest różnych opinii już. Jedni mówią, że to jest patologia, drudzy mówią, że to jest jakby właśnie droga do odkupienia tych zawodników i do przez sport, że tak powiem, do znormalizowania życia takiego. Czy FMA samo w sobie uważam, że nie jest patologią, ponieważ walki odbywają się na zasadach sportowych, które muszą wszyscy szanować. To nie jest jakaś tam uliczna ustawka, tylko że to ma więcej wspólnego ze sportem. A to, że biorą osoby, które często po prostu zasłynęły z jakichś zachowań negatywnych, to wynika bardziej z tego, że takie osoby zdobywają dużą popularność. To chodzi wszystko o popularność. Ja szukałbym problemu bardziej w tym, że osoby tego typu zdobywają popularność, niż że są brane do Fame MMA, no bo Fame MMA właśnie o to chodzi, o osoby z popularnością. Bardzo więc problem sobie, myślę wcześniej się zaczyna niż. Też tak dokładnie sądzę, to wszystko zależy od tego, na co jest popyt, na to jest podaż. Bardzo prosta zasada. Czemu, jak myślicie, jakie jest wasze zdanie, że tak negatywne i patologiczne zachowania zyskują taką popularność w naszym kraju? Jak myślicie, czemu tak jest? Ja myślę, że tak jest dlatego, że po prostu ludzie od zawsze lubili sensacje. Kontrowersje przede wszystkim są potrzebne, są emocje potrzebne. Wiesz, zawsze było tak już w starożytnym Rzymie, bo myślę, że można porównać to do igrzysk w starożytnym Rzymie, no, że lud chce chleba i igrzysk. Tak. Ludzie lubią chyba coś, co jest takie niecodzienne. Lubią przełamywać takie bariery jakieś ustalone, których wcześniej nikt nie miał odwagi za bardzo przełamać i sprawdzić, co się dzieje. Jak takie dzieci, co patrzą, czy ktoś przyłapie. Ja myślę, że w naszym kraju akurat my Polacy mamy bardzo dużo patologii na co dzień w domach, więc ciekawe, czemu chcemy oglądać jeszcze więcej. To też. Jesteś mistrzem aktualnym WBW. Ciekawostką jest to, że ja sam zainteresowałem się polskim freestylem i zacząłem być aktywistą, bardziej starałem się być aktywny we freestylu, właśnie dlatego, że zobaczyłem ciebie na scenie. A co mi miło. W tych czasach, kiedy byłeś zaraz chwilę po tym zwycięstwie z Filipkiem. Z Filipkiem się poznałeś, jak wspominasz relację z tym gościem, zanim doszło do waszej walki w Fame MMA? Zanim doszło do naszej, bardzo fajnie. Ja pamiętam właśnie, że poznałem Filipa, pierwszy raz tak z nim pogadałem więcej po tej naszej walce w Łodzi. I pamiętam, że właśnie spoko, Filip podszedł potem po walce, pogratulował mi, jeszcze powiedział, że cieszy się, że ja wygrałem te całe eliminacje, bo tam z nim wtedy półfinał wygrałem i był mega sympatyczny, no i
do dziś mam to bardzo dobrą relację z Filipem. Ale zawsze tak jest, że cieszysz się, że ten, który cię odjebał, wygrał całą... Potem się możesz nami podpalić, no przegrałem, ale ze zwycięstwo przegrałem, także spoko. Także to prawie jak wygrać. No tak, prawie jak wygrać życie. No. Powiedz mi, Ryba, co o tobie freestyle życiowo? Sądzisz, że młodzi gracze powinni się angażować we freestyle? Warto jest to wchodzić? No myślę, że jeżeli ktoś to czuje i jest to jego zajawką, to na pewno. To na pewno nie jest nic, co ktoś powinien robić na siłę, na zasadzie, że chciałbym wybić się w rapie, to zacznę freestylować. No nie. Bo rzadko to działa. Bo rzadko to działa po pierwsze, a po drugie no po prostu trzeba to czuć, mieć do tego zajawki sporo i miłości takie. Jakieś wspomnienia masz takie ciekawe ze swojej kariery freestylowej? Takie pojebane akcje, bo na pewno masz ich sporo, ale takie, które byś przytoczył chętnie na podcaście. Kurde, no mnóstwo akcji. Ja pamiętam nawet jak właśnie te, najlepiej to wspominam jeszcze jak się kiedyś pociągami zazwyczaj jeździło, jeszcze samochodów nikt nie miał. Były te tułaczki pociągami, pamiętam właśnie jak z Mińska Mazowieckiego wracaliśmy z bitwy. Jak Pery w ogóle się chował pod siedzenia z jednej strony, a z drugiej wpadł Suko czy ktoś tam i się chłopaki normalnie pakowali pod siedzenia. Jak Kanar wchodził, to my taka cisza, wiesz, tylko żeby się nie roześmiać, żeby ich tam nie zdradzić i przeszło. No mnóstwo było w sumie takich. Słowetna akcja. Pamiętasz, jak pięknie nam się jeździło samochodem jeszcze z Toczkiem Murzynem na bitwy? Tak, to są takie wspomnienia, których już chyba nigdy no za nic nie oddamy, nie? Te trasy całe. Te trasy w jedną, w drugą stronę, spędzanie ze sobą tego czasu razem, to rzeczywiście się... Tak jak zauważyliście, scena na freestyle się zmienia. Zawodnicy odchodzą, przychodzą nowi. Ty też odchodzisz od freestyle. Coraz mniej cię można zobaczyć. Zaskoczysz jeszcze widzów? No myślę, że jeszcze niewykluczone, że zaskoczę. Teraz też właśnie dostałem fajną propozycję na Rap Knockoucie wystąpienia 8 listopada, więc w nowej konwencji mnie zobaczycie. Spotkamy się razem tam. No, tam też będzie kałaszek. I ja też będę, chociaż nie w formie zawodnika. Ale jako widz i kibic. Ale jako widz i kibic i będziemy relacje robić dla was. Słuchajcie, co do tego twojego freestyle'u, kto był twoim najcięższym przeciwnikiem takim, że bałeś się do niego wyjść? Walka była ciężka i... Przebieg wspominasz najciężej jako po prostu... No właśnie myślę, że Filipek. Pamiętam jeszcze zanim się z nim zmierzyłem na WBW, to taką na mniejszej bitwie miałem z nim w Mińsku Mazowieckim właśnie walkę mega ciężką. I to był taki też pierwszy moment, gdzie nie byłem przygotowany na tego typu przeciwników, bo to były moje takie początki na freestyle'u, gdzie jakieś tam sukcesy na WLW pomału i tak dalej, a tu nagle pojawia się Filipek. To pamiętam, że byłem obsrany. Ale to zrozumiałe. Powiedz mi, kto jest twoim ulubionym freestyle'owcem? Z obecnie aktywnych? Nie, ogólnie ze wszystkich można wybrać, bo obecnie... Takich wszechczasów? Tak. Może inaczej, jaki jest twój ulubiony mistrz WBW? No, myślę, że Muflon. Muflon. Szyderca? Szyderca, tak. Szyderca punchline'owo bardzo mocno. No to już są takie czasy, że bez jakichś tam flow, same punchline'y to już jest trochę za mało, ale rzeczywiście Szyderca był kopalnią takich killerów, że przez długi czas... Dobrze, że ci się udało wykorzystać tą szansę i wygrać pas WBW. W końcówce tych czasów, kiedy już się flow zaczął. Tak. Ostatni film. Pamiętam, że jak trenowaliśmy, to się mocno inspirowaliśmy Szydercą właśnie. To była taka jedna z głównych postaci, po której się rozkminiało, jak pan Szani się składa. Nie? Często zarzuca się zawodnikom pisanki i to, że są przygotowani za bardzo do bitew. Czy ty byłbyś w stanie powiedzieć, że ten freestyle'owy schodzi mi jakichś sławnych, na pewno ich używa? Zależy właśnie jak rozumieć też pisanki, bo każdy to rozumie trochę inaczej. Czy to musi być jakoś tam napisane koniecznie, czy nie. No bo jednak jest tyle bitew się odbywa, teraz jest tyle wydarzeń, że po prostu zdarza się zawodnikom też coś nawet nieświadomie czasem odgrzać, albo zdarza się rzucić coś, co ktoś inny kiedyś rzucił i nie wiadomo, więc to jest takie bardzo ciężkie do określenia. Ja po prostu tylko na przykład nie podoba mi się i nie lubię, jak ktoś wjeżdża z mocnym punchem, który jest oderwany w ogóle od tematu i nagle tak wlatuje niespodziewanie. Najczęściej wtedy się określa kogoś jako pisanie. Tak. Odgrzewanie to już jest tak zwane. No. Powiedz mi Ryba, bo ja zauważyłem, że teraz taki czas nastały, że już pisanki są coraz bardziej, wydaje mi się, akceptowalne i nawet tutaj powiem taką skrajność, że wiele osób z publiki już powoli pożąda tych pisanek, żeby bitwa po prostu była dobra już. Bo już ten poziom coraz bardziej wchodzi do góry przez to, że jakby te pisanki były, one też tworzyły pewien obraz tego poziomu, który niby wzrastał, a tak naprawdę po prostu my zaczęliśmy przymykać oko na to, że te pisanki są. Tak się trochę stało, ale myślę, że
nadal taką największą moc mają jakieś spontaniczne riposty, odniesienia do jakichś rzeczy, które dzieją się tu i teraz. Jednak publika wtedy widzi, że to jest naprawdę freestyle, widzi tą magię chwili i wydaje mi się, że takie celne riposty i odwoływanie się do tego, co jest tu i teraz, to ma największą moc. Tak, też warto na pewno dodać, że jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak się ogląda walkę w klubie, a jak się ogląda ją na YouTubie, ponieważ w klubie może być jakaś sytuacja, ale po prostu tak zwana magia chwili, która poruszy cały klub i sprawi, że wersja jest killerem, a na YouTubie tego nie rozumiecie, także tak, nie oceniajcie bitew przez samego YouTube'a. Ciężko to przekazać po prostu jest też przez komputer, prawda? Jeżeli jesteście na miejscu, to jesteście w stanie poczuć to, co czuje klimat cały, klubu, danego wydarzenia, danego punchline'u, a dlatego zawsze miejcie to jednak na z tyłu głowy, że nie jest, że oglądacie to sprzed komputera i nie wszystko możecie oglądać. Tak, zdecydowanie. Co do freestyle'u, słuchaj, Edzio ostatnio wydał taki kawałek Motyle. Dość kontrowersyjna dość sprawa, no jak ci się spodobał ten kawałek? No w ogóle mi się nie spodobał, szczerze mówiąc. Nie, dla nas to jest gniot i dla mnie to brzmiało trochę jak youtuberzy śpiewający. Dla ciebie też? No trochę tak. Dla ciebie też masz taki odbiór jak my? Tak. Zupełnie mi nie poszło. Ja proszę nie mówić za mnie, że to jest gniot i gówno, ponieważ... Próbowałem zrozumieć koncepcję jego kawałka, nie zrozumiałem jej, nie do końca rozumiem, co Edzio chciał przekazać i dlaczego to zrobił w ten sposób, no ale nie podszedł mi ten kawałek i nie uważam go za dobrze. Być może specjalnie po prostu chciał nagrać coś tak słabego, żeby było o tym głośno i żeby były kontrowersje. W sumie też to może być prawdą. Może to być strategia. Porównujesz go do, kontrast. Porównujesz go do youtuberów. Myślę, że jego poziom tego kawałka bardzo jest podobny do tego poziomu, który przed kamerzysta reprezentuje. On też się skupia na tym, żeby dać jakiś disco-polowy podkład muzyczny. Tak mocno się właśnie ci... Głupie teksty, padające w ucho, refrenie. Tak. My nie pochwalamy na pewno tego typu muzyki. Nie będziemy, no bo staramy się... Myślę, że Edzio stać na więcej. Tak. Zdecydowanie. Na pewno go stać na więcej. Ja myślę, że to mógł być taki trochę eksperyment i próba zobaczenia, czy zyska jakby rozpoznawalność w tym segmencie muzycznym. No ale no nie zyskał. Ty miałeś w ogóle w tym teledysku jakieś jedzenie kiełbasy ze śmietaną, ten kawałek chyba miał po prostu zaszokować. Ale patrzcie, bo niby tak głupie to, że je tą śmietanę z kiełbasą, śmietaną, to mimo to o tym właśnie ludzie rozmawiają, o tych kontrowersyjnych rzeczach, więc to chyba działa. To mogło się udać. Ale ty miałeś z nim strzelankę na Facebooku taką mini. Tak, coś tam się budziliście, coś tam się do mnie zburzyło walkę z Filipem. Zazdrosny chyba, Edzio. Słuchaj, myślisz, że jesteś lepszy freestylowcem od Edzia? No ja myślę, że na pewno. Łatwym przykładem jest tego, że tu ty masz paza, nie on też. A słuchaj, walczyłeś z Filipkiem, Edzio jest w sumie kumplem Filipka. No. Myślisz, że wygrałbyś z Filipkiem w walce na pięści? Z Edziem. Myślę, że tak, bo nie wiem, czy Edzio by uderzył z pięści. Albo nadstawić tak. Drugi policzek. Umówmy się tak, wygrałeś już z jednym z uznawanych za najlepszego freestylowca w Polsce, Filipkiem. Jakie szanse widzisz z Edziem? No bo w sumie kłócicie się, macie napięku trochę ze sobą. Sytuacja jest teraz bardziej napięta. Chciałbyś ją rozwiązać w oktagonie, czy gdzieś poza kamerą? Edzio niby jest tam przypakowany, wiem, że dobrze fizycznie trenuje, nie imprezuje i tak dalej, ale myślę, że wjechałbym w niego jak w masło. No, Edzio chyba trochę mniej ma u nas mniejsze szanse, rzeczywiście raczej bym się obstawiałbym za rybą. Nie widziałem, jak się bije Edzio, a jak widać na Facebooku chyba bardziej mocny się czuje poza oktagonem. No tak, ja powiem tak, Edzio bardzo lubię i go szanuję. No, ale ja też go szanuję. Chętnie zobaczę wyjaśnienie tego konfliktu w klatce, ponieważ już jednego mistrza ryba odjebał, teraz czas na drugiego. Jestem otwarty na propozycje. Jeżeli jesteś przyszły mistrz WBW, uważaj, bo będziesz w kolejce do rybania. Już trenujcie MMA, jak chcecie być freestyle'owcem, no to lepiej mieć. Dokładnie tak. Skillsy. Powiedz mi jeszcze, jesteś dobrym kumplem Bajora. Będziesz pojawiał się na jego produkcjach? Być może, na razie jeszcze nie ma takich planów, ale wiem, że Bajor mnie zapraszał na swoją tą konwencję tych takich freestyli, które teraz nagrywa, ale właśnie nie udało mi się tam, bo teraz byłem w Bułgarii cały czas. A jak się poznałeś z Gospelem? Bo pojawiłeś się u niego, był tutaj u nas jakiś czas temu i opowiadał nam, że pojawiłeś się u niego na płycie. Wiesz co, szczerze mówiąc, napisał do mnie po prostu na Facebooku, zaprosił mnie na swój kawałek i powiedziałem, że spoko, że chętnie dogram zwrotę.
dograłem mu zwrotę i w ten sposób. Z tego co wiem, gospel ma taki jakiś zwyczaj czy tradycję, że zaprasza mistrzów WBW na, też tam na swoje kawałki. Bardzo spokoj, bardzo... No ale zaprosił też Kozę. Koza nie jest mistrzem WBW. Nie jest, nie. No. To ciekawe bardzo w sumie. Co myślicie o tym agencie naszym? Bo to jest nasz znajomy, kolega, którego mieliśmy czas poznać długo przed... teraz głośno się zrobiło właśnie, znowu jakieś kontrowersje. Kontrowersje, konflikty. No Koza generalnie tak myślę, że jakieś dziwne ruchy teraz wykonuje. Bardzo ogłosił się homoseksualistą, zrobił niby coming out. Ja nie rozumiem tego, bo jest wpisane, że niby on zrobił coming out, a on nie zrobił tego coming out. Bo to jest w gruncie tylko rzeczy... tak jakby podjudził glam rap, że napiszcie o moim coming outcie, ale sam... Glam rap też szczerze mówiąc postarał się wybrnąć z tej sytuacji. Dobra, czyli podsumowując nasz dzisiejszy wywiad, powiedz mi, Rybo, co chciał, jak zapatrujesz się na swoją przyszłość, co miałeś robić, czym się będziesz zajmował? Co cię interesuje właśnie? Właśnie ciekaw jestem teraz, jak się potoczy i jak się odnajdę w tej grind time'owej konwencji. Rap knockoutu. Być może się ta konwencja przyjmie w Polsce i być może złapię nową zajawkę zamiast freestyle'u, który czuję, że ta konwencja już gdzieś się wyczerpuje, gdzieś tam się wypalam. Może mi się uda w tym grind time'ie fajnie odnaleźć. No ponadto chcę swój kanał na YouTubie założyć, troszkę zacząć działać, nagrywać jakieś filmiki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, także są luźne pomysły. Ja też właśnie mam podobne myślenie co do Ryby, też chcę się sprawdzić w tej formule grand time'owej, ale właśnie jeśli chcielibyście zobaczyć więcej Ryby na naszych produkcjach, to napiszcie nam o tych w komentarzach. Albo chociaż na YouTubie, jeżeli chcecie, żeby Ryby było więcej na YouTubie, dajcie znać. Piszcie więcej Ryby. Więcej Ryby. Nagramy może jakiś ciekawy materiał dla was. Do sklepu rybnego będziecie chodzić po jego płyty? Tak, że my się dobrze już znamy z Patrykiem i się dobrze odnajdujemy to ze sobą, także coś możemy chęcić, działać razem. Coś mówią, nagramy coś wierzę. Nagramy coś wierzę. Pozdro, mordeczki, dzięki wielkie, że wpadliście. To na dzisiaj wszystko. To na dzisiaj widzimy wszystko. Się w następnym odcinku, to był Rana na Blas, kurwysyny. Pozdro. Elo. Elo. Dobra, zajebiście. Pięknie. Fajnie bardzo wyszło.